Skoro już posłuchaliście, jak brzmi silnik, to przejdźmy do tego, że naszym dzisiejszym bohaterem będzie Jeep Grand Cherokee SRT, w którym założymy Android Auto i CarPlaya, przerzucimy obraz z telefonu na radio, a na deser dołożymy kamerę parkowania naprzód. Zapraszamy! Zacznijmy od tego, że trzeba mieć moduł, który można zastosować w Jeepie z radiem Uconnect 8,4 cala, a więc w Kompasie, Cherokee, Grand Cherokee czy Commanderze. Samo podłączenie modułu Android Auto czy CarPlay polega na wpięciu się między radio a wyświetlacz. Niemniej, jeśli chcielibyście takie cuda w swoim aucie, to zapraszamy na montaż do nas, do Warszawy, bowiem jest to dużo bardziej skomplikowane niż możemy to pokazać w tym krótkim filmie. Tak czy inaczej, Android Auto działa. Prowadź Hadron. Nawigacja do CAR Control Monitoring Pojazdów. CAR Control. W Warszawie mamy teraz minus 1 stopień i zachmurzenie. Dzisiaj mamy przelotne opady śniegu. Najwyższa prognozowana temperatura to 0 stopni, najniższa minus 4 stopnie. Opowiedz, suchara. Nareszcie mogę się z kimś tym podzielić. Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają: mamo, mamo, wygrałaś konkurs klasowy, czyja mama jest najpiękniejsza? Wszyscy głosowali na swoje własne mamy, ale tylko ty dostałaś 2 głosy. Działa też CarPlay, czyli wersja interfejsu dla kierowców posiadających iPhone'a. Android Auto i CarPlay to interfejsy skrojone pod kierowców, więc mamy tu szeroki wybór map i wygodne wyszukiwanie głosowe, co już widzieliśmy. Poza tym jest Spotify, możliwość odtwarzania audiobooków czy radio internetowe. To ostatnie jest o tyle istotne, że dźwiękiem wchodzimy tu przez AUXa, więc podczas korzystania z Android Auto czy CarPlay można słuchać tylko radia internetowego. Radio FM, jak i cały oryginalny interfejs oczywiście zostają, ale żeby korzystać z radia FM, trzeba wyjść z menu Android Auto czy CarPlay. Jak wiadomo, Android Auto czy CarPlay nie pozwalają oglądać filmów, na przykład z YouTube'a, co jest zrozumiałe, ale nasz moduł ma opcję Mirror Link, więc możemy przerzucać obraz z telefonu na radio. Sterowanie jest tutaj z poziomu telefonu, ale jest to jakaś metoda na uzyskanie na przykład YouTube'a na ekranie fabrycznego radia. Teraz dokładamy kamerę naprzód, która ułatwi parkowanie tym dużym samochodem. Darujemy Wam tu przeciąganie przewodów. Natomiast chcemy pokazać różnicę między kamerą fabryczną, która jest z tyłu auta, a kamerą przednią, która jest nasza. Jeszcze raz. To jest tył fabryczny, a to jest przód niefabryczny. Moim zdaniem wygrywamy z fabrycznym rozwiązaniem. I tyle na dziś. Kontakt do nas jest w opisie tego filmu. Do następnego razu.